Selfie naprowadza policję na złodzieja? Policja zidentyfikowała Larry'ego Beltrana Juniora i jego dziewczynę jako osoby podejrzane w biuletynie, pokazując ich romantyczne selfie. Detektywi zdecydowali się zamieścić zdjęcia w nadziei, że pomoże to w znalezieniu rabusia, który włamał się do domu w Newhall 30 czerwca. Władze twierdzą, że zdjęcia zostały znalezione przez ofiarę kradzieży w jej chmurze. W środę Larry Beltran pojawił się na komisariacie policji wraz ze swoim synem, by wyjaśnić domniemaną kradzież. Wygląda na to, że ciotka chłopaka kupiła 2 telefony za $80 od przypadkowego mężczyzny i dała jeden z nich swojemu bratankowi. Rodzina współpracuje z policją i prawdopodobnie nikt nie zostanie oskarżony. Ale bez jaj, 2 iPhony za $80?